To zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Józefie, Święta Małgorzato, Święty Ignacy, Święty Maksymilianie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dwie osoby pytały, o czym będę mówił, bardziej o kim. Oczywiście o Matce Bożej, bo o kim by można mówić. Zaczniemy może trochę tak, jak to mówił Hitchcock, od trzęsienia ziemi, ale wiemy, że my nie jesteśmy uczniami czy naśladowcami Hitchcocka, tylko jeśli już Niepokalane i Maksymiliana, więc dalej niekoniecznie musi być crescendo, tylko pójdziemy drogą, którą święty Maksymilian wyznaczył. Ale zacznijmy niestety od tego trzęsienia ziemi. Mówię niestety, no bo mamy wtorek. W niedzielę były wybory, ale nie będzie o polityce. To już mogło niektórych zasmucić trochę, bo tu chodzi tak naprawdę o Pana Boga, o odniesienie do Niego. W Kościele, co się dzieje, to również widzimy. Wiele osób żyje w zamęcie, brakuje mocnej, zdecydowanej mowy i wielu ludzi w dobrej wierze zadaje sobie pytanie, gdzie leży prawda, jak mam postępować, co jest grzechem, a co tym grzechem nie jest. Z tej racji bardzo prosiłem, żebyście, jeśli dostaliście oczywiście, przeczytali odpowiedź kardynała Millera, czy raczej list kardynała Millera do kardynała Duki. W tym liście znajduje się prawda, tam znajduje się wiara Kościoła, która była wyznawana przez 2000 lat. Dlatego no, nie będę tego omawiał, bo ani nie mam kompetencji większych niż kardynał Miller, by pewne rzeczy tłumaczyć. Mogę ewentualnie, jeśli ktoś to przeczyta, wytłumaczyć, wyjaśnić, co pewne pojęcia oznaczają. Ale ten list, ta odpowiedź, ona myślę, że wiele zamętu może po prostu rozwiać w związku z tym, co się dzieje. Dlatego ważne jest, żeby ją przeczytać. Ale widzimy przykrą rzecz, że jeden kardynał mówi tak, że coś jest białe, a inny mówi, że coś dokładnie takie samo jest czarne. I czy to nie przypomina nam objawień, które miały miejsce 50 lat temu w Japonii? Matka Boża objawiła się Akicie i powiedziała tak. Ojciec ześle straszliwą karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop. Taka, jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Pozostali przy życiu poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie różaniec i znak dany przez mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Odmawiajcie różaniec za papieża, biskupów i kapłanów. I dalej, dzieło szatana przeniknie nawet do kościoła. W taki sposób, że ujrzycie, jak kardynałowie występują przeciw kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą w pogardzie u innych i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen zwolenników kompromisu, a demon skłoni licznych księży oraz wiele osób konsekrowanych do porzucenia służby Bożej. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tych
orędziach o tym Słowie. Orędzia oczywiście są zatwierdzone przez Kościół, objawienia. To nie do końca mi się chciało wierzyć, że to tak szybko się wydarzy. Miałem nadzieję, że niekoniecznie. A spójrzmy, czy to się nie dzieje na naszych oczach. Jedni przeciwko drugim podzieleni. Kościoły niestety są plądrowane, niszczone. I w końcu Kościół pełen zwolenników kompromisu. Żeby tylko nikomu się nie narazić, żeby nie utracić wpływów, czy może jakiejś władzy. I w tym momencie w sercu wiernego katolika na pewno rodzi się wielki smutek. Wielki smutek, bo przecież chcielibyśmy być dobrze prowadzeni. Chcielibyśmy, by wszystko w Kościele było jak najpiękniejsze. I reakcją na ten smutek może być, no właśnie, wyszukiwanie kolejnych informacji, co to znowu któryś hierarcha powiedział, co to zrobił, wszystko w dobrej wierze. Wdawanie się w różne polemiki, myślenie, jak tu się z tego uratować. I teraz posłuchajmy, co pisał święty Maksymilian do swoich braci. Tam sprawa była co prawda troszkę inna, bo chodziło o trudności podatkowe, ale rozwiązanie jest to samo. Z powodu obecnych trudności podatkowych niektórzy bracia, jak daje się zauważyć, podupadli na duchu. Bo co to będzie? Takie myśli oczywiście mogą przychodzić i trudno je odpędzić, żeby nie przychodziły. W całej tej sprawie podatkowej są i momenty polityczne. Ale czy niepokalana nie wie o tym wszystkim? Ona wie i niech kieruje jak chce. Z naszej strony wyjaśnia się, gdzie potrzeba. Starajmy się przede wszystkim o to, aby każdy pozwolił się jej coraz bardziej prowadzić. Tutaj wszelkie granice zerwać trzeba. I to nie tylko od czasu do czasu przypominać sobie, dla kogo pracujemy, ale niech to będzie naszym nałogiem, żebyśmy stale o tym pamiętali. Ustawicznie zwłaszcza uciekać się do niej. Gdy mamy jaką trudność, oddajmy jej na własność. Gdy jest skomplikowana sprawa, jej też oddajmy. Ona potrafi je ułożyć i wyprostować. Może nam być potrzebny krzyż. Niech zatem przyjdzie. Nie wzbraniajmy się przed nim. Jeszcze raz powtórzę, starajmy się przede wszystkim o to, żeby każdy pozwolił się jej coraz bardziej prowadzić. I następnie Maksymilian dodaje: każdy winien się starać, by ona zdobyła jego serce bezgranicznie. Najważniejsze to dla nas. Oddanie się musi być bezgraniczne, bez zastrzeżeń. Nie tylko w tym lub innym zajęciu, lecz we wszystkich. Bez granic, bez żadnych granic. Ze swej strony powinniśmy pogłębiać to oddanie bezgraniczne, bo na terenie własnego ja nie mamy żadnych przeszkód. Czym doskonalej odda się kto w jej ręce, tym bardziej służyć będzie za narzędzie w jej ręku. I wtedy na terenie Niepokalanowa rządzić będzie ona przez nas. Od tego zależy wszystko. Nie mówię, że nie powinniśmy czytać, śledzić, dowiadywać się, co jest w Kościele, bo kochamy Kościół i musimy to wszystko wiedzieć. Ale żeby to całe zło, które widzimy, ten zamęt, nie przesłoniło nam celu, którym jest zjednoczenie się z Panem Bogiem. I można faktycznie dostrzec wiele trudności, że taki kardynał czy biskup coś niewłaściwego robi czy mówi, wprowadza zamęt. Jaki mamy na to wpływ poza naszą modlitwą? Pewnie niewielki. Ale to, na co mamy największy wpływ, to jest nasze ja. I tutaj niezależnie od tego, jakie dokumenty będą wychodzić, co to się nie będzie działo, nikt nie zabierze nam wolnej woli, nikt nie zmusi nas do tego, byśmy zerwali z Niepokalaną, nikt nie będzie nam przeszkadzał w kształtowaniu się na obraz jej Syna. Dlatego też temat dzisiejszej konferencji będzie mówił o zjednoczeniu się z Niepokalaną, jako odpowiedź na to, co widzimy dookoła. Tu przypominam, święty Maksymilian jest duchowym synem świętego Franciszka. Święty Franciszek z Asyżu
też żył w czasach nieciekawych dla Kościoła. I to powiedział sam Pan Jezus. Kiedy Franciszek modlił się w kościele, nagle nasz Pan przemówił do niego z krzyża i powiedział: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół, bo znajduje się w całkowitej ruinie. W całkowitej ruinie. I to są słowa samego Boga. I co robi Franciszek? Po tym, jak już zabrał się, zakasał rękawy i zabrał się za budowlę, za materialną, zrozumiał, tu chodzi przede wszystkim o moje nawrócenie. I za to zabrał się naprawdę poważnie. Szybko pociągnął za sobą wielu ludzi, którzy też widzieli to nieszczęście, które spotkało Kościół w postaci różnych herezji, zgorszeń i pogoni za pieniądzem. Ich odpowiedź to życie w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Ich odpowiedzią jest dążenie do świętości. A tu doskonale wiemy, że nikt do świętości nas nie doprowadzi tak dobrze, tak skutecznie, jak Najświętsza Maria Panna, która jest naszą matką. I tu dobrze zrozumieć, ona nie jest jakąś naszą matką przyszywaną na niby, czy choćby na mocy słów, które Pan Jezus wypowiada z krzyża, oto Syn Twój. Jej macierzyństwo, które w sumie świętowaliśmy 11 października, sięga o wiele głębiej. Musimy cofnąć się do momentu zwiastowania. Tam Najświętsza Maria Panna, przyzwalając na to, co powiedział anioł, wypowiadając słowa, oto ja, służebnica Pańska, poczęła Chrystusa. I teraz wycieczka do świętego Pawła, choćby do listu do Efezjan. Co tam święty Paweł mówi o Panu Jezusie, o Jego ciele? Że głową ciała jest Chrystus. Pozostałe członki to my. Pomyślmy sobie, gdyby głowa została oddzielona od ciała. Jakie to będzie wielkie nieszczęście. I również w porządku duchowym, w porządku nadprzyrodzonym nie oddzielamy głowy od ciała. Skoro Najświętsza Maria Panna jest Matką Chrystusa, to jest również Matką każdego z nas, którzy tworzymy mistyczne ciało Chrystusowe, którzy tworzymy Kościół. Poczęcie w momencie Nazaretu. A jeżeli chodzi o narodziny Kościoła, to jak mówi nam prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, Kościół zrodził się z przebitego boku Chrystusa na Kalwarii. Pan Jezus w najwyższym dowodzie swojej miłości oddaje w ofierze za nas swoje życie. Uwalnia nas od grzechu, od śmierci. Stamtąd biorą początek sakramenty Kościoła. Najświętsza Maria Panna pod krzyżem, jak już wspomnieliśmy, kilka miesięcy temu, wyrzeka się swoich matczynych praw wobec Pana Jezusa ze względu na nas, na ludzi. I wtedy Pan Jezus nie tyle ustanawia ją matką, co raczej stwierdza, mówiąc do świętego Jana, oto matka Twoja. To jest najuroczystszy moment w życiu Pana Jezusa. Bibliści zauważają, że Ewangelia według świętego Jana zmierza cała akcja do wywyższenia Chrystusa na tronie. Tym tronem jest krzyż. W jednym z hymnów w liturgii śpiewamy: Bóg zakrólował z krzyża, bo ma koronę. Nie tak dawno przyklękali przed Nim, miał płaszcz. Przez swoje królowanie na krzyżu, przez swoją śmierć pokonał nieprzyjaciela. I może to być inne królowanie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale w ten sposób Pan Jezus pokazał swoją władzę. I w tym najuroczystszym momencie zostawia nam testament. Oto Matka Twoja, żebyśmy pamiętali. W jakim sensie Najświętsza Maria Panna jest naszą matką? Prawda teologiczna. Ona jest pośredniczką wszystkich łask. Wszystkich. Nie ma łaski, która by nie przechodziła przez jej matczyne ręce. I teraz cofnijmy się do katechizmu, którego może się uczyliśmy jeszcze w podstawówce. Pierwsze pytanie w katechizmie. Do jakiej religii należysz? I odpowiedź, którą dzieci bardzo ładnie recytują. Z łaski Bożej jestem katolikiem. Z łaski Bożej.
Czyli jestem katolikiem dlatego, że Najświętsza Maria Panna przekazała mi taką łaskę. Być katolikiem to znaczy prowadzić życie nadprzyrodzone. Życie nadprzyrodzone, czyli mieszkanie Pana Boga w nas przez swoją łaskę. Najświętsza Maria Panna jest zatem naszą matką prawdziwą w porządku nadprzyrodzonym. Ona daje nam życie łaski. I teraz porównajmy sobie życie przyrodzone, które dały nam nasze matki, a życie nadprzyrodzone. Jedno się kończy. Po 20, 30, może 90 latach. Drugie trwa wiecznie, bez końca. Jedno. Ile tu obaw, niepewności, niedoskonałości, ile łez, ile cierpień. A życie nadprzyrodzone, niezrównana szczęśliwość. To życie tutaj na ziemi stworzone, bo jesteśmy stworzeniami. I teraz ciekawa sprawa, życie nadprzyrodzone, ono jest niestworzone. Niestworzone, ponieważ to jest życie samego Pana Boga, wielka tajemnica. Pan Bóg czyni nas uczestnikami swojej natury, swojej miłości. On zaczyna mieszkać w nas. Zgodnie z tym, co powiedział święty Paweł, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Czyli otrzymujemy dzięki Najświętszej Maryi Pannie udział w Bożej szczęśliwości. Naszą odpowiedzią powinna być miłość do matki. Tak jak dzieci kochają swoje mamy, po prostu dlatego, że ich urodziła, że jest, że się troszczy. O ileż więcej my powinniśmy kochać Najświętszą Maryję Pannę. Mamy udział w życiu Chrystusa i On się będzie cieszył wtedy, kiedy będziemy Najświętszą Maryję Pannę bardzo kochać. I to jest dla nas ideał. Kochać Matkę Bożą tak, jak ukochał ją Pan Jezus. Święty Maksymilian często wymiennie posługiwał się terminem wola Boża i wola niepokalanej. Z prostej racji, że wola niepokalanej tak zjednoczyła się z wolą Pana Boga, że stanowią jedno. Nie ma tam żadnych dysonansów. Zatem miłość, do jakiej jesteśmy wezwani, polega na zjednoczeniu się z niepokalaną. I to jest nasze zadanie, to jest nasz cel. Przykład bierzemy z Pana Jezusa. On cały się oddał swojej matce. W jej łonie, jako dziecko. Wyobraźmy sobie Pana Jezusa jako niemowlę. Był całkowicie zależny od swojej matki. I tutaj trzeba go naśladować. Skoro Ty, Panie Jezu, całkowicie jej się oddałeś, również ja chcę coś takiego zrobić. Najlepiej według tego aktu, o którym mówił święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Jest jednak dalszy etap, a mianowicie życie ślubem maryjnym. Nie tak dawno ukazała się książka, która wyjaśnia, na czym ten ślub polega. Można by trochę na ten temat poczytać, bo to jest jeszcze ściślejszy, jeszcze powiedzmy dalszy etap zjednoczenia się z Najświętszą Marią Panną. Matka Boża prosiła w Fatimie: powierzcie się mojemu niepokalanemu sercu. I dobrze ten akt zawierzenia nawet codziennie odmawiać przy porannym pacierzu. Choćby ten, który ułożył święty Maksymilian. Zajmie on minutę, a sprawimy radość Najświętszej Maryi Pannie. Należy poddać swoje ciało, swoją duszę, wszystkie dobra materialne i duchowe, krótko mówiąc, całe nasze życie. I teraz kilka, a może nawet kilkanaście takich konkretnych propozycji. Co oddać, jak oddać, w jaki sposób postępować. Tutaj mam świadomość, że nie uda się tego wszystkiego naraz zapamiętać, bo jest tego po prostu za dużo. Ale można później odsłuchać konferencję, wypisać sobie te rzeczy i powiem tak, to o czym będę mówił, to nie jest jakiś taki ideał nigdy nieosiągalny. Będę wspominał o praktykach, które każdy z nas tak naprawdę powinien, które każdy z nas powinien podejmować. W niektórych wypadkach oczywiście trzeba będzie rozważyć, czy mój czas, moje obowiązki mi na to pozwalają, ale mówimy tu tak naprawdę o fundamencie. I można jednocześnie zadać sobie pytanie, czy te rzeczy, o których jest mowa, znajdują się w moim życiu.
Pierwsza, najważniejsza rzecz, najważniejszy krok w zjednoczeniu z Najświętszą Marią Panną, co oczywiste, to jest modlitwa. Modlitwa ma kilka takich filarów. W tym momencie odsyłam może też do pierwszej konferencji, jaką mówiłem dla rycerstwa o różańcu. Mam ją w razie czego wydrukowaną, mam w wersji elektronicznej, mogę przesłać. Tam jest ogólnie powiedziane o modlitwie, jak się modlić, jak się nie modlić, co robić, by nie było rozproszeń. A teraz konkretne propozycje. Przede wszystkim pewnie wszyscy odmawiamy rano i wieczorem pacierz. Nie może tam zabraknąć prostego zdrowaś Maryjo, pozdrowienia anielskiego. Jest też w Kościele piękny zwyczaj, że 3 razy dziennie odmawia się Anioł Pański, by uczcić tajemnicę wcielenia. Jeśli mamy możliwość, to o 6 rano, o 12 i o 18. Jeżeli nie, to po prostu rano, w południe i wieczorem. To jest okazja też, żeby przerwać pracę, oderwać się od tych naszych różnych zadań, które mamy i wznieść myśli do Pana Boga. Nie może zabraknąć różańca w naszym życiu. I tutaj, jeżeli nie jesteśmy w stanie odmówić codziennie 3 części, bo no, może być to czasem po prostu niemożliwe, bo byśmy zaniedbali swoje obowiązki, to przynajmniej 1 część różańca świętego, 5 dziesiątek. Jeżeli nie jesteśmy w stanie 1 ciągiem, bo różnie w tym naszym życiu wygląda, to nawet można to rozbić na 5 dziesiątek w ciągu dnia, o różnych porach. Ale modlitwy tej nie może zabraknąć. Inne praktyki polecane przez Kościół to odmawianie 3 razy zdrowaś Maryjo na początku i na zakończenie dnia. Z prostej racji, by uprościć sobie łaskę przeżycia w czystości danego dnia i danej nocy. Bo różne pokusy przychodzą na ludzi, często niekoniecznie z ich winy. Ta pokorna prośba pomaga nam wytrwać w czystości. Była również w Kościele praktyka, że gdy zegar wybijał następną godzinę, 1, 2, 3, odmawiało się zdrowaś Maryjo, by po prostu oddać Panu Bogu przez ręce niepokalanej tą godzinę, by dla Jego chwały pracować. I może dziś w większości zniknęły z domów takie zegary, ale dobrze by tego było pilnować. Każdą godzinę zaczynać z niepokalaną. Wchodząc, wychodząc z pokoju do jakichś pomieszczeń, dobrze by tam wisiały wizerunki Najświętszej Maryi Panny i powinniśmy pozdrawiać ją w tych wizerunkach. Choćby krótkim Ave Maria albo innymi słowami. Bądź pozdrowiona moja Matko. Jeżeli ktoś ma więcej czasu, bo dotychczas mówiłem o rzeczach, które w sumie każdy z nas powinien wykonywać, można odmówić coś takiego jak małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie. To są psalmy na zmianę z różnymi czytaniami, odmawiane w ciągu dnia. Można by to nazwać takim małym brewiarzem. Jeżeli chcemy sprawić naszej Matce przyjemność, jeśli mamy czas, dlaczego by nie? Kolejny ważny punkt. Odwiedzać ją w kościołach. Ona, jak już mówiłem, jest przy swoim synu, dzieli z nim jego los. Również jest obecna w kościele, gdzie się modli, gdzie adoruje swojego syna. Ważna uwaga, nie wymaga od nas Najświętsza Maria Panna tego, byśmy zaniedbywali nasze obowiązki stanu. Nie oczekuję, że będziemy sen skracać do niezdrowej ilości, by tylko odmówić 3 części różańca, ale słusznie może się upomnieć o czas, który po prostu marnujemy. Na oglądanie telewizji, na wyszukiwanie różnych niekoniecznych wiadomości. Tutaj dobrze, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mieć spowiednika czy kierownika duchowego i radzić się, zadawać pewne pytania, bo trudno tak naprawdę z poziomu ambony udzielić każdej osobie konkretnych rad. Jeżeli jesteśmy już przy temacie modlitwy, to jest bardzo ciekawa praktyka. Kiedyś jedno dziecko zostało zapytane, jak spędzi październik. I dziecko było bardzo dobre, takie prostoduszne i powiedziało, będę modlić się za Matkę Bożą. Co niektórzy się wtedy uśmiechnęli. Jak modlić się za Matkę Bożą? Przecież ona jest w niebie, ona nie potrzebuje już naszej modlitwy. Pomyślmy teraz przez chwilę, jeżeli ktoś modli się za nas,
będzie się również modlił w naszych intencjach. Mam intencję, by choćby być zdrowym, by zaliczyć jakieś egzaminy, by pójść do nieba, by moi bliscy byli zbawieni. Najświętsza Maria Panna, nie możemy o tym zapominać, jest prawdziwą osobą, jest kobietą i ona również ma swoje intencje, tak jak my je mamy. Jej intencja na pewno, by wszyscy ludzie byli zbawieni, ale chce również udzielać konkretnych łask. I z tej racji, jeśli można użyć takiego stwierdzenia, my również powinniśmy modlić się za Matkę Bożą, to znaczy modlić się dużo w jej intencjach. I ja bym zachęcał do tego, by każdą modlitwę odmawiać w intencjach Najświętszej Maryi Panny. Nie oznacza to wcale, że nie będziemy wtedy modlić się w różnych naszych intencjach. Bo przecież rodzice mają obowiązki wobec dzieci. Pierwszym obowiązkiem jest modlitwa za własne dzieci i kształtowanie ich dusz, by były zbawione. I Najświętsza Maria Panna wie o tych obowiązkach. Ona chce, byśmy dobrze spełniali swoje obowiązki. To jest jedna z jej intencji. Więc modląc się w ten sposób, w żaden sposób to nie zaniedbujemy tego, co do nas należy. A powiem więcej. Te nasze modlitwy przechodzą przez najczystsze, przez niepokalane ręce i nabierają blasku. Ona przecież chce, byśmy poddawali się jej formacji, byśmy upodobniali się do Pana Jezusa. To nie jest egoizm modlić się za siebie, by przeszkody grzechowe w nas zostały usunięte. Najświętsza Maria Panna chce również realizować swoją misję apostolską, by jej Syn był kochany. I my pomagamy modląc się, bo modlimy się wtedy również za innych. I w końcu, co najbardziej mnie przekonuje, ona o wiele lepiej zna nasze potrzeby i potrzeby innych. Zatem, jeżeli my chcielibyśmy tak narzucać, a ten pan z ulicy Długiej, niech będzie, bardziej potrzebuje modlitwy niż pan z ulicy Krótkiej, a może Matka Boża twierdzi, a pan z ulicy Ciasnej jeszcze bardziej potrzebuje tej modlitwy, o którym ty nawet nie masz pojęcia. Dlatego dobrze jest jej zawierzyć we wszystkim i modlić się w jej intencjach. Jeszcze inna forma modlitwy to jest przywoływanie świętych imion Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Tutaj odwołuję się do tego, co napisała mama świętej Teresy z Lizie. Napisała o swoim dziecku tak. To małe kochanie nie chce mnie zostawić. Nie wejdzie sama po schodach, aby nie zawołać mnie przy każdym stopniu. Mamo, mamo. Ktoś kiedyś powiedział, że najkrótsza modlitwa do Najświętszej Maryi Panny to po prostu wzywanie jej imienia. Nie bezmyślnie, nie z przyzwyczajenia, ale z miłością i rzeczywiście z głęboką potrzebą. Wczoraj tutaj na kazaniu, może przy stole też kiedyś o tym wspominałem, Pan Bóg w XX wieku powołał wielką kobietę wspaniałą, miejmy nadzieję niedługo już świętą, siostrę Konsolatę Betronę. I dał jej prostą misję, by w kółko na okrągło powtarzała jeden akt miłości. Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. Może warto z tej czcigodnej Bożej służebnicy wziąć przykład i jak najczęściej wtedy, gdy nie możemy odmawiać różańca, gdy nie możemy w inny sposób się modlić, po prostu powtarzać ten akt. Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. Przychodzą czasem na nas momenty oschłości duchowej, ciemności. Powiedzielibyśmy krótko, niemocy i trudno się modlić. I przywoływanie świętych imion w tym momencie to doskonała forma modlitwy. Bo nie wymaga nie wiadomo jak wielkiego zaangażowania umysłu. Wymaga tylko powolnego powtarzania świętych imion. W zwracaniu się do Najświętszej Maryi Panny ważna jest pewna świadomość, a mianowicie robię to w imieniu Pana Jezusa, który wychwala swoją Matkę, który jej dziękuje, który ją kocha. Zgodnie z tym, co już wspominałem, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Drugi rozdział listu do Galatów. Jak pogłębić tę świadomość, że Chrystus w nas żyje, że On chce kochać swoją Matkę? Należy rozważać uczucia miłości Pana Jezusa wobec niepokalanej. Co dla niej uczynił Pan Jezus? Bo ona kocha Go przecież najbardziej, żyje tylko dla Niego
i dała mu o wiele więcej radości niż wszyscy aniołowie, archaniołowie i ludzie tutaj na ziemi razem wzięci. Czy tak jak to ostatnio wspominałem, dla niego przeżyła najstraszniejsze męczeństwo. Pomogła również w realizacji woli Ojca. Ona dała mu ludzką naturę, umożliwiając tym samym złożenie Ojcu ofiary, ofiary uwielbienia, przebłagania. Rozważając te uczucia, to co Najświętsza Maria Panna uczyniła dla Pana Boga, możemy wczuć się w Pana Jezusa i zapłonąć ku niej wielką miłością, a także wdzięcznością. Gdy długo modlimy się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, dobrze by było przystąpić do Komunii Świętej Duchowej, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, bo to jest warunek niezbędny, konieczny. I wtedy prosić Pana Jezusa, którego przyjmujemy, by nas wspierał w uwielbieniu niepokalanej, w miłowaniu jej i dziękowaniu. I dlatego też między innymi tak podkreślam kwestię dziękczynienia po mszy świętej, bo to jest najlepszy moment, by prosić o te uczucia, które ma Pan Jezus do swojej Matki, byśmy ją jak najbardziej ukochali. Powstaje jeszcze takie pytanie, co to oznacza kochać drugiego, bo pojęcie miłości dzisiaj niestety jest bardzo mocno nadużywane. Tutaj na ziemi kochać to nie tyle cieszyć się, wpadając w różne uniesienia, ekstazy, czy doświadczać miłego nastroju, nie wiem, na pielgrzymce. Kochać to bardziej będzie cierpieć i pracować dla danej osoby. Trzeba być szczęśliwym, że Najświętszej Maryi Pannie możemy oddać siły, czas i trud. W jednym z polskich więzień znajdował się taki napis, że trudno jest umrzeć za ojczyznę. Pod spodem słowa jeszcze trudniej jest dla niej pracować, a najciężej cierpieć. I podobnie jest z naszą miłością. Może być taka sytuacja, że przyjdzie nam oddać życie w obronie Pana Boga, w obronie Najświętszej Maryi Panny. Wielki zaszczyt. Ale również mówi się o czymś takim jak białe męczeństwo. I to polega na codziennej pracy, na codziennym znoszeniu cierpień dla Pana Boga. Męczeństwo rozłożone w czasie i do Niego tak naprawdę wszyscy jesteśmy wezwani, bo to bardzo weryfikuje naszą miłość. I odwołam się do oczywistej rzeczy z życia duchowego, o której niestety wielu ludzi jakoś czy to zapomina, czy może nikt im, nie daj Boże, tego nie powiedział. A mianowicie w pierwszym okresie po nawróceniu, który może długo trwać, czasem nawet kilka lat, modlitwa idzie gładko. Jest wielka radość, przyjemność i człowiek jest zdolny naprawdę do wielkich ofiar. Później jednak, nie wiedzieć czemu, zapał znika. I odmówienie nawet jednej części różańca świętego przychodzi z wielkim trudem, jeśli w ogóle człowiek będzie w stanie się na to zdobyć. Tutaj oczywiście trzeba rozważyć, czy nie jest tak, że się zaniedbaliśmy, że straciliśmy gorliwość, która nie jest żadnymi emocjami, ale choćby, czy nadal się staramy tak jak na początku. Jeżeli tak, to mimo, że nie ma tych uczuć, oznacza to, że jesteśmy na naprawdę dobrej drodze i Pan Bóg chce, byśmy weszli na wyższy etap. Wtedy niestety wielu rezygnuje, bo skoro nie ma już takiego zachwytu, to może coś źle zrobiłem, a może w ogóle nie warto się modlić. Tymczasem Pan Bóg celowo, świadomie zabiera te pociechy, by nas wypróbować. Kochałeś mnie i służyłeś, gdy było Ci tak dobrze. To zobaczymy, czy teraz będziesz kochał i służył, gdy będzie Tobie źle. Okaże się, czy rzeczywiście służyłeś mi, czy raczej sobie i własnemu egoizmowi. Żadne dzieło nie jest tak naprawdę zbyt ciężkie, jeżeli chodzi o chwałę niepokalanej. I tu musimy sobie przypomnieć świętego Maksymiliana i to, co się działo w Japonii. Mam nadzieję, że pamiętamy, jak mu tam ciężko było, jak to czasami wspominał, że nawet płakać się chciało, że czuł się bezradny, ale mimo to pracował. I może czuł się nawet w jakiś sposób opuszczony, nie odczuwał pewnych pociech,
ale dla niepokalanej podjął trud. Jeżeli będziemy naśladować naszego wielkiego, świętego patrona, jeżeli mimo tej ciemności, która panuje na zewnątrz, może i wewnątrz, będziemy pracować, to niepokalana, w niezauważalny, niedostrzegalny dla nas sposób udzieli wielu łask i pomoże wykonać daną czynność, dane dzieło. I w końcu, może na tej myśli już zakończymy, by coraz mocniej kochać niepokalaną, należy wykonywać z miłością mnóstwo drobnych wysiłków, ofiar, mówić tak w małych rzeczach. I to jest nawiązanie do tego, o czym wspomniałem w jednym kazaniu, prosząc, byśmy uważniej posłuchali. Jeżeli chcemy nabyć cnotę męstwa, to musimy zaczynać od pewnych drobnych wyrzeczeń, drobnych spraw. W ten sposób hartuje się nasza wola, wzmacniamy się. I tak jak to było pół roku temu w konferencji o umartwieniu, można szukać większych umartwień, czemu by nie, do tych nadzwyczajnych potrzebna zgoda spowiednika, ale do tych małych umartwień, które polegają na niezauważalnych dla nikogo umartwieniach w jedzeniu, w piciu, w siedzeniu w ławce, w jeździe samochodem, nikt tego nie zobaczy. A to jest okazja do tego, by dać Panu Bogu akt miłości. Z miłości do niepokalanej nie przeczytam teraz tej wiadomości, która do mnie przyszła. Zrobię to nawet za pół minuty. Ale nie pójdę za tym swoim pierwszym odruchem, który mi mówi: sprawdź, kto i co do ciebie pisze. Z miłości do niepokalanej, budząc się 2 minuty przed budzikiem, nie będę czekał, aż budzik, telefon zadzwoni, tylko po prostu wstanę i oddam te 2 minuty na modlitwę. I tu tak naprawdę przykłady można by mnożyć. A to, co jest ważne, każdy taki akt będzie nam wynagrodzony. Bo zobaczmy, co mówi Pan Jezus w Ewangelii. Kto poda kubek do picia jednemu z was, z moich uczniów, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A jak Pan Jezus odpłaca, to również widzimy w Ewangelii. Kto dla mego imienia opuści ojca, matkę, braci, siostry, pola i inne, 100-kroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. I żeby tak zamknąć to wszystko, o czym mówimy, może czasem człowiek być zniechęcony, bo widzi różne przykre, złe rzeczy, ale patrzmy na niepokalaną, patrzmy na ten ideał, na tą czystość, na to wcielone piękno i ona niech nam pomoże przeżyć ten trudny czas. Ona niech nas kształtuje na wzór swojego Syna, byśmy temu Kościołowi mogli dać to, co jest najlepsze, czyli Jezusa Chrystusa, który będzie żył i działał w nas i przez nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. To zapraszam jeszcze na salkę.